Jak przygotować herbatę z banana? Oczywiście wiele osób powie, że taka herbata z banana to bardzo fajny sposób, żeby lepiej zasypiać. Na przykład wypicie takiej herbaty godzinę przed snem, przed tym czasem, kiedy chcemy usnąć, to według nich bardzo dobry sposób, żeby po prostu to zasypianie było lepsze. Mi to nie pomogło, tutaj od razu powiem, ale posmakowało. Może Wam pomoże, oby, tylko że to może być też sposób na bardzo fajny napój, troszkę inny niż zawsze. A przygotowanie jest bardzo, bardzo proste. Tutaj potrzebujemy po prostu banana i wodę. Wodę zagotowujemy. Banan musi być oczywiście umyty, musimy odciąć jego końcówki i albo wrzucamy go całego, zawsze ze skórką, do tej wody, albo kroimy go na plasterki i wrzucamy do tej wody. I gotujemy go tam na takim małym, średnim ogniu przez około 10 minut. Później odcedzamy tego banana, wodę możemy przelać do kubka i albo tak wypić, albo na przykład dodać cynamonu czy też miodu do smaku. Ja dodaję cynamonu i naprawdę no, mi to smakuje, chociaż znajomi, których poczęstowałem tą herbatą z banana, opinie były różne. Od hura optymistycznych do takich mocno negatywnych. Ale warto spróbować. Może niekoniecznie pomoże Wam to, żeby lepiej zasypiać, chociaż gdyby się to udało, to naprawdę byłaby to świetna sprawa. Ale trzeba pamiętać tylko, że warto spróbować też ze względu na smak. Smak, który na przykład mi bardzo odpowiada. I jak zawsze, ta herbatka z bananów może być podstawą. Możemy dodać tego miodu, cynamonu, czy też innych przypraw. Tylko, że no wtedy ten smak banana może być troszkę zbyt mocno przytłumiony. Więc spróbuj. Banany raczej są ogólnie dostępne i warto takie coś przygotować, spróbować. Tylko pamiętaj, żebyś nie pozbywała się skórki, tylko ten banan ma być w tej wodzie właśnie ze skórką. Czy będzie w całości oprócz końcówek, czy będzie pokrojony na takie 2-3 cm, 4 cm kawałki, ta skórka musi być w tym bananie. Więc spróbuj, jeśli Ci się spodoba, napisz w komentarzu. Jeśli nie, też możesz napisać w komentarzu. A może Ty masz inne sposoby na właśnie lepsze zasypianie, albo też na napoje, które mają smak właśnie bananowy, które zawierają banana. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie i na ten kanał, i na pozostałe kanały, do których linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.